Słuchajcie, w dzisiejszym filmie mnóstwo szaleństw, zabaw, nie tylko ze strony małych dzików, ale również tych dorosłych, bo cała ta atmosfera po prostu im się udzieliła. I dokładnie tydzień temu pokazałem, jak małe dziki świetnie pływają. Wskoczyły do rzeki, żeby pokonać ją i przepłynąć na drugą stronę. Wszystko po to, żeby dostać się właśnie do tego miejsca. Miejsca, gdzie po prostu uwielbiają się bawić. I to już na starcie spowodowało, że miały mnóstwo energii. No bo nie mogło być inaczej w momencie, kiedy już na starcie się schłodziły w takiej chłodnej rzece i dostały do leśnej piaskownicy, a tutaj zabaw po prostu nie było końca. Tutaj spotkały się trzy dzicze mamy, co spowodowało, że pojawiło się tutaj mnóstwo małych dzików z trzech grup. Jedne troszkę większe, jedne troszkę mniejsze i widać to doskonale na załączonym obrazku. Ale niech was to nie zmyli, bo zobaczcie, te małe dziczki są w stanie przewrócić te większe, co pokazuje, że no wielkość nie ma tutaj większego znaczenia. Oczywiście jakieś ma, ale takie zebranie się w sobie daje najwięcej. Jeden dziczek już po prostu jest zmęczony, usiadł sobie, ale drugi podbiegł i jakby chciał powiedzieć, nie ma siedzenia, cały czas się bawimy, tutaj nie ma przerw. I zobaczcie, co się dzieje przed samą kamerą. Zresztą to nie jest przypadek, to jest leśna piaskownica, tutaj wszystkie maluchy po prostu uwielbiają się bawić. I jedne dziki po prostu się przepychają, tak jak na tym wzniesieniu. Druga grupa z kolei po prostu bawi się w berka. I to pokazuje, jak te dziki potrafią sobie znaleźć czas na taką zabawę, że potrafią się sobą zająć, że nie robią czegoś bezcelowo, tylko każda grupka rówieśnicza zajmuje się czymś zupełnie innym. Tutaj na pierwszym planie się przepychają, na drugim również. Z kolei z lewej strony biegają. No to jest po prostu piękne, jak te maluchy cieszą się z życia. Zresztą zobaczcie, dorosłym dzikom również udziela się ta atmosfera i zaczynają szaleć. To pokazuje, że te małe dziki potrafiły w pewien sposób oddziaływać swoim zachowaniem na te starsze i te starsze po prostu na te zachowania odpowiadają. Zresztą jeden mały dzik spojrzał na tego większego jakby z takim niedowierzeniem, ależ ty szalejesz, i po prostu spojrzał jakby no nie wiedział, co się dzieje, ale po chwili zrozumiał, że jest to zabawa i zobaczcie, jak takie większe dziki są w stanie się bawić z tymi małymi. To pokazuje, jakie życie zwierząt jest niesamowite, że kiedy w lesie nie ma człowieka, zwierzęta czują się wybitnie spokojne, są rozluźnione, zachowują się tak jak w prawdziwej naturze, naturalnie, no to to są niesamowite obserwacje i to wszystko pokazuje nam, jak te zwierzęta są podobne do nas, że maluchy się bawią, ale dorośli również są w stanie mieć taki moment, gdzie z tymi maluchami się bawią. I zobaczcie, tutaj jest niesamowity moment. Mały dziczek stara się schować, jakby mnie tutaj nie było i po chwili atak, taki prawdziwy atak, taki szturm malutkiego dzika na dorosłego. Zresztą ten duży po chwili zaczął się drapać, ten mały zobaczył, co ty robisz, i tak przyjrzał się, ale odbiegł. No, przyroda jest tak niesamowita, że po prostu musimy ją szanować całym sercem. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.